Nie jeden kierowca nieraz musiał zatrzymać się na środku drogi i przepuścić przechodzące przez jezdnię kaczki. Legnica znalazła sposób na częste i czasami uciążliwe spacery dzikich ptaków. Wybudowała im specjalne domki, teraz tam spędzają czas. Maciej Stopczyk. Brzechwa miał rację. Kaczki lubią spacery po mieście i wcale nie muszą być jakimiś dziwaczkami. Wystarczą zwykłe krzyżówki. No wybrała dość nietypowe miejsce, trochę ruchliwą tą drogę. A to nie był pierwszy raz. Straż Miejska w Legnicy do niedawna regularnie brała udział w podobnych akcjach. Dostawaliśmy dużo zgłoszeń. Akurat ci funkcjonariusze, którzy podejmowali interwencje, byli, można powiedzieć, specjalistami w tej dziedzinie. Z pomocą przyszli ornitolodzy i przyrodnicy, którzy odkryli, co tak kaczki przyciąga do centrum miasta. Dużo setek, jeśli nie więcej lat. Odkąd są miasta, to przy człowieku się pojawiają te zwierzęta. Okazuje się też, że podobne do ludzkich, powody pchają kaczki do opuszczania rodzinnych gniazd. Praca, pieniądze. Na brak pracy akurat legnickie kaczki wychowujące swoje młode narzekać nie mogły. Pieniędzy nie potrzebują, w końcu są kaczkami, ale jest jeszcze coś. No zawsze było trudno z mieszkaniami. I to okazał się strzał w dziesiątkę. No to znaczy, że trzeba spróbować zafundować jej mieszkanie plus gdzieś tam w tym miejscu, w którym mogłaby te gniazdo założyć. Kaczki zmieniły się w domatorów. Jeżeli on chce tutaj blisko człowieka mieszkać, no żeby mu stworzyć te warunki. No my mamy te właśnie swoje kosze, to jest tego typu urządzenie. A zalety osiadłego trybu życia to nie tylko dach nad głową. W trudnych momentach można też liczyć na darmową stołówkę. Raz w tygodniu uzupełniamy je ziarnem, wsypiemy tam słonecznik, kukurydzę, pszenicę i każdy z mieszkańców może sobie podejść do takiego kaczkomatu i kaczki można wtedy dokarmić. Kaczki oczywiście bardzo chętnie korzystają. Kaczkomaty pojawiają się w kolejnych miastach. Taki zaopiekowany zwierzak może się wtedy zająć innymi rzeczami, na przykład karierą w internecie. To para łabędzi w Bydgoszczy. Świeżo upieczeni rodzice, których losy śledzą teraz mieszkańcy miasta i widzowie w sieci. Cieszymy się bardzo, że w sercu miasta takie atrakcje dla mieszkańców i dla turystów. W Legnicy idą za ciosem i koszy będzie przybywać. Jak się to rozniesie wśród kaczek i zaczną tu masowo zakładać swoje domy, transmisje internetowe będą już tylko kwestią czasu.